Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Rząd przyjął projekt budżetu nowelizacji. Uwzględnione zostały w nim m.in. nagrody dla nauczycieli, jakie obóz władzy obiecał Solidarności. Nowelizacja budżetu zakłada wzrost wydatków o ponad 20 miliardów złotych. Deficyt wzrośnie tym samym o 24 miliardy i wyniesie 92 miliardy złotych. Dla porównania, przed rokiem było to ponad 12 miliardów złotych. Dokonaliśmy rewizji ustawy budżetowej po to, aby przeprowadzić dodatkowe nasze zobowiązania, które w trakcie roku zaistniały. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Te zobowiązania to między innymi zapowiedzi, jakie padły w czasie konwencji programowej. Finanse Polski są stabilne, ale jednocześnie konieczna jest odpowiedź na te wyzwania społeczne, na te wyzwania związane z bezpieczeństwem Polski, polskich rodzin. Mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Nowe zobowiązania to także realizacja porozumień z Solidarnością, wsparcie dla rolników czy też większe wydatki na obronność. W noweli znalazły się też nowe pieniądze dla nauczycieli i innych pracowników budżetówki. Wyszliśmy naprzeciw działaniom związków zawodowych, postulatom związków zawodowych NSZZ Solidarność i dla pracowników budżetówki, nauczycieli, dla samorządów. Przeznaczamy dodatkowe środki. Otrzymają oni dodatkowe wynagrodzenie liczone od lipca do końca roku, wypłacane jednorazowo. Przedłużone zostały także emerytury pomostowe i odmrożona podstawa naliczania świadczeń socjalnych. Od 1 lipca będzie to ponad 5100 zł, ta odmrożona podstawa, zamiast dotychczasowych 4434 zł. I 1125 zł dla każdego nauczyciela. Spore środki, bo aż 14 miliardów złotych trafi do samorządów. Na zapewnienie zrównoważonego wzrostu samorządów terytorialnych, jednostek samorządu terytorialnego. To są środki, które zasilą subwencję ogólną, w związku z tym mogą być swobodnie dysponowane przez samorządy. Nowela budżetu zawiera także korektę wzrostu PKB. Fundamenty polskiej gospodarki, polskie fundamenty ekonomiczne są stabilne i bardzo odporne na kryzysy. Pomimo tego nie uda się osiągnąć zakładanego wzrostu na poziomie 1,7%. Mamy szansę osiągnąć ten 1%, a nawet nieco powyżej 1% wzrostu PKB. Rząd negocjuje także z Solidarnością tak zwane emerytury stażowe, czyli obniżenie wieku emerytalnego w oparciu o staż pracy. W założeniach budżetu przyjęto 12% średniorocznej inflacji wobec planowanych 9,8%. Na koniec roku rząd prognozuje, że inflacja osiągnie jednocyfrowy wynik. Na wniosek ministra sprawiedliwości Polska zawetowała konkluzję Rady Unii Europejskiej w sprawie LGBT. Karta Praw Podstawowych forsowała nadmierne przywileje dla homoseksualistów. Konkluzja ta z jednej strony forsuje przywileje i szczególne uprawnienia środowisk osób LGBT, z drugiej strony nie uwzględnia postulatów Polski, które miały na celu zabezpieczenie praw osób wierzących, w tym chrześcijan, w Unii Europejskiej i wyeksponowanie aktów nienawiści, agresji, które wobec tych środowisk są coraz częściej w Unii Europejskiej kierowane. Poprzez fakt niezwykłej jednostronności w ujęciu dokumentu proponowanego przez prezydencję szwedzką oraz całkowitym odrzuceniu postulatów, które miałyby na celu chronić inne grupy narażone na agresję, w tym podkreślam osoby wierzące, ale są też osoby niepełnosprawne, inne środowiska, które zasługują w większym stopniu na ochronę i podkreślenie działań ze strony Unii Europejskiej, które powinny być podejmowane, jak i poszczególnych krajów członkowskich, aby osoby należące do tych grup mogły czuć się w pełni bezpiecznie w ramach funkcjonowania w Unii Europejskiej, uznałem, że zasadne jest sprzeciwić się temu projektowi. Polska będzie chciała przenieść dyskusję o pakiecie migracyjnym na poziom Rady Europejskiej, gdzie decyzje podejmują przywódcy państw członkowskich, zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Nasz głos wtedy, mimo że byliśmy w mniejszości zdecydowanej, bo tylko z Republiką Czeską i Republiką Węgierską, z Węgrami,
I tak nasz głos przeważył wtedy, więc tym bardziej teraz, tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził działania w zakresie polityki migracyjnej, tak długo jestem spokojny o rezultat. Na pewno nie dopuścimy nie tylko do tego, aby do przymusu migracyjnego, do przymusu związanego z podziałem jakichś kwot, ale również nie zgodzimy się na to, aby było jakieś obowiązkowe płacenie za nieprzyjmowanie migrantów. Ukrainie grozi katastrofa rolnicza i ekologiczna. Wysadzenie przez Rosjan zapory wodnej w Nowej Kachowce spowodowało ogromne zniszczenia. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce Ukraina walczy ze skutkami powodzi. Zalanych jest dziesiątki miejscowości. Woda w mieszkaniu sięgała mi do kolan. Zaczęliśmy wynosić nasze rzeczy. Woda wciąż płynęła. Deski zaczęły się podnosić. Woda zalewała nasze sofy, skrzynie, meble. W obwodzie chersońskim ewakuowano już ponad 2412 osób, w mikołajowskim 825. Niestety pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych. Dziś rano woda sięgała mi do kolan. Bałam się, że podniesie się jeszcze bardziej i nie będę mogła w ogóle wyjechać. Dlatego zdecydowałam się na ewakuację. W pomoc zaangażowane są wszystkie służby. Pomagają również wolontariusze. Zupełnie inaczej jednak wygląda sytuacja po lewej stronie Dniepru, która znajduje się pod kontrolą Rosjan. Ci ewakuacji nie prowadzą. My zaraz na sobie wyczuwamy to, że woda przybywa. Martwię się o tych wszystkich ludzi, którzy tam zostali i siedzą na dachach i których nie można uratować, bo są na okupowanym terytorium. Ci ludzie po prostu siedzą i czekają na śmierć. Ukraina do NATO przekazała listę pilnych potrzeb humanitarnych. Pomoc zaoferowała m.in. Polska, Francja i Japonia. W nocy tymczasem rosyjskie lotnictwo strategiczne ostrzelało terytoria Ukrainy rakietami z symulowanym ładunkiem nuklearnym. CH-55 to pociski przeznaczone do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelone właśnie przez Rosjan pociski nie były uzbrojone. Służą jako taktyczna przynęta, aby zwrócić na siebie uwagę i zmusić nas do marnowania amunicji. Przekazał rzecznik ukraińskiego dowództwa sił powietrznych. To budynek w obwodzie czerkarskim. Uderzyła w niego rosyjska rakieta. 8 osób jest rannych, 2 nie żyją. Wojska Putina ostrzelały również m.in. szpital w obwodzie zaporowskim. Zginęło 2 pracowników. W mediach tymczasem pojawiła się informacja o rozpoczęciu planowanej od miesięcy ukraińskiej kontrofensywy. Kijów tych doniesień oficjalnie nie potwierdził. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował jednak o ciężkich walkach w obwodzie donieckim. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi wojskami, z dowódcami, ze wszystkimi zaangażowanymi w najbardziej zaciekłe walki. Obwód doniecki czekają bardzo zacięte walki. Kolejny pakiet wojskowy ze sprzętem do obrony powietrznej popłynąć ma ze Stanów Zjednoczonych. Jego wartość to ponad 2 miliardy dolarów. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 18:00. Z Panem Bogiem.